Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne wyszło dokładnie 3 lata temu z inicjatywą, by nagradzać tych, którzy kulturę wspierają, tworzą i animują. Szanowni Państwo, o zabranie głosu poproszę pana Bogdana Górnego, prezesa Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, który o tej nagrodzie, o filarach kultury za chwileczkę Państwu powie. Mam ogromną przyjemność zaprezentować dziś Państwu laureatów Filar Kultury 2021. I tak, statuetkę Filar Kultury w kategorii Twórca Kultury otrzymuje pan Adam Polański. Panie Adamie, prosimy na scenę. Pan Adam Polański, Twórca Kultury 2021, tytuł nadany przez Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego za całokształt pracy twórczej. Adam Polański, z zawodu nauczyciel prowadzący szereg zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Nowy Tomyśl i powiatu nowotomyskiego, nurek i instruktor nurkowania, społecznik, radny Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu i przewodniczący Komisji Komunalnej Prawa i Porządku Publicznego. Z zamiłowania fotograf, inicjator i organizator przedsięwzięć promujących Nowy Tomyśl na terenie kraju i poza jego granicami. Jedyny nowotomyślanin uhonorowany najwyższym odznaczeniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za wieloletnią współpracę i niesienie pomocy potrzebującym. Dwukrotny zdobywca tytułu Człowiek Roku w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego. Członek Związku Artystów Fotografików Polskich SPAF. Zaliczany do 40 najlepszych fotografów portretowych w kraju. Ma w swoim dorobku kilkadziesiąt autorskich wystaw krajowych. Kilkakrotnie wybierany był najlepszym portrecistą miesiąca na europejskich portalach fotograficznych. Ponad 500 jego zdjęć prezentowano na pierwszych stronach międzynarodowych galerii fotograficznych. 84 zakwalifikowano do wystaw pokonkursowych w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Serbii, Francji, Słowacji, USA, Portugalii, Włoszech, Niemczech, Czarnogórze i Argentynie. A 26 spośród nich nagrodzono. Jego zdjęcia publikowano także w renomowanych europejskich miesięcznikach. Adam Polański jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Portret Prawdziwy, organizowanego pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, uznanego w 2015 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za największy konkurs o tematyce portret człowieka w kraju, a rok wcześniej w ramach Wojewódzkiego Przeglądu Wielkopolskich Wystaw Fotograficznych ocenionego jako jeden z 3 najlepszych konkursów fotograficznych w Wielkopolsce. Jest organizatorem 7 dotychczasowych edycji organizowanego na terenie powiatu nowotomyskiego Międzynarodowego Pleneru Fotograficznego imienia Andrzeja Bersza, w którym uczestniczą fotograficy z kraju i z zagranicy. Jest współtwórcą projektu dokumentalno-fotograficznego Otwórzmy się na Nowy Tomyśl, poświęconego architekturze i mieszkańcom naszej małej ojczyzny. W 2017 roku zainicjował powstanie nowotomyskiej grupy fotograficznej Fotomyśl, której celem jest promocja gminy poprzez organizację plenerów fotograficznych, wystaw oraz spotkań warsztatowych. Fotograficzne prace Adama Polańskiego przekazują prawdę o człowieku. Są odbiciem przeżyć i ucieleśnieniem marzeń, a także wypadkową 2 wrażliwości – osoby fotografowanej oraz twórcy. Jako artysta, fotografik Adam Polański hołduje zasadzie, że w fotografii portretowej jest dokładnie tak, jak w życiu. Na pierwszym miejscu znajduje się człowiek, a jego oczy i mimika wyrażają więcej aniżeli człowiek, aniżeli słowa. Trzeba tylko umieć i chcieć to dostrzec. Adam Polański, Twórca Kultury 2021 roku.
statuetkę Filar Kultury w kategorii Animator Kultury otrzymuje pani Anna Kaczmarek. Pani Aniu, prosimy na scenę. A panią Lucynę Kończal-Gnap proszę o wygłoszenie laudacji. Anna Kaczmarek, absolwentka Wydziału Edukacji Muzycznej na Akademii Muzycznej w Poznaniu, jest nauczycielką muzyki i od 2003 roku kierownikiem Wiejskiego Domu Kultury w Bukowcu. Jest instruktorką muzyczną i animatorką życia kulturalnego w swojej wsi, którą rozśpiewała i rozśpiewała wszystkie jej pokolenia. Oddana swej życiowej pasji, jaką jest muzyka, w Wiejskim Domu Kultury spędza połowę swojego życia. Prowadzi zajęcia z seniorami, dziecięco-młodzieżową sekcję gry na gitarze i zespół wokalny Ojej. Jej charyzma sprawia, że w inicjowane i organizowane przez nią przedsięwzięcia kulturalne o charakterze muzycznym zawsze angażuje się liczne grono uczestników. Zainicjowała wiele koncertów i wydarzeń charytatywnych, bezgranicznie poświęcając się ich organizacji. Nigdy nie odmawia pomocy innym przy organizacji takich właśnie wydarzeń, ale także uroczystości lokalnych, patriotycznych i jubileuszowych. Chętnie podejmuje współpracę z innymi instytucjami i organizacjami. Współtworzy między innymi takie wydarzenia jak Nokowski Śpiewnik Domowy, Churalny Pod Koziołek czy Turniej Wsi. Jako animator kultury skutecznie wykorzystuje istniejący w lokalnej społeczności potencjał, a swoją działalnością przyczynia się nie tylko do popularyzacji kultury muzycznej, ale także sprzyja zacieśnianiu międzyludzkich więzi i współdziałaniu lokalnych instytucji, organizacji, zespołów, szkół i osób. Chętnie przekazuje swoją wiedzę i umiejętności innym. Przez założony i prowadzony przez Annę Kaczmarek zespół wokalny Ojej, działający w Wiejskim Domu Kultury w Bukowcu od 1993 roku, początkowo pod nazwą Nadzieja, przewinęło się dotąd ponad 40 osób. Z biegiem lat zespół rozrastał się, doskonalił i stopniowo poszerzał swój repertuar. Od 2010 roku prezentuje koncerty tematyczne, które przynoszą publiczność w różne muzyczne światy. Ich innowacyjność, wysoki poziom artystyczny, perfekcyjne przygotowanie, widowiskowość i atrakcyjność zapewniają im rosnące z każdym koncertem zainteresowanie wdzięcznej publiczności. Popularne ojejki za przyczyną starań pani Ani mają na swoim koncie nie tylko występy w rodzinnym Bukowcu i na scenie Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, ale także poza granicami naszego powiatu, a nawet województwa, na przykład w Lwówku Śląskim czy partnerskim Bizental w Niemczech. Anna Kaczmarek jest także cenionym pedagogiem współpracującym z zespołem szkolno-przedszkolnym w Bukowcu, szkołami podstawowymi w Sątopach, Opalenicy, Dakowach, Mokrych i Kopankach, a jej wychowankowie zdobywają wiele nagród i wyróżnień. Są uczestnikami i laureatami konkursów w całym województwie. Anna Kaczmarek, Animator Kultury 2021. Statuetkę Filar Kultury w kategorii Mecenas Kultury otrzymuje firma Mik Piosik. Prosimy pana Krzysztofa Psika o wejście na scenę. Posiadając ugruntowaną pozycję w swej branży, powstała w 1996 roku firma Mik Piosik, dla której podstawowym zakresem świadczonych usług był i jest transport drogowy, zarówno krajowy, jak i zagraniczny, zatrudnia kilkadziesiąt osób, w tym doświadczonych kierowców, spedytorów i osoby z obsługi administracyjno-biurowej. Od wielu lat, dzięki otwartości właściciela firmy, wspiera nowotomyską kulturę,
angażując się w realizację wielu przedsięwzięć kulturalnych i kulturalno-edukacyjnych realizowanych przez instytucje kultury, placówki oświatowe, kluby, koła gospodyń wiejskich, organizacje i stowarzyszenia. Dostrzegając i rozumiejąc potrzeby kulturalne lokalnych środowisk, ze szczególną życzliwością i troską wspiera inicjatywy i wydarzenia służące kultywowaniu lokalnych tradycji, prezentacji i rozwojowi rodzimych talentów, ocalaniu materialnych świadectw przeszłości, ale także dostarczające wielu niezapomnianych emocji i wzruszeń artystycznych oraz służące integracji mieszkańców. Firma MIG Piosik od szeregu lat wspiera między innymi działalność dwóch nowotomyskich instytucji kultury, Nowotomyskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej i współtworzy z nimi inicjatywy o różnym charakterze i zasięgu. Jest jednym ze sponsorów Jarmarku Chmielowi-Kliniarskiego, imprezy plenerowej promującej nasze miasto i ziemię nowotomyską. Od ponad 10 lat wspiera także organizację dorocznego festynu czytelniczego Przystanek Biblioteka. Na niezawodną pomoc i pełne życzliwości wsparcie firmy MIG Piosik można liczyć zawsze w przypadku różnych wydarzeń kulturalnych organizowanych z myślą o najmłodszych. Firma MIG Piosik, usługi transportowe, spółka jawna, mecenas kultury 2021.